Witam wszystkich z tej strony Dragon w kolejnym odcinku z Hardware Nature na modyfikacji Kate Redux, Polska do Z, Mesjasz Europy. W ostatnim odcinku, no w sumie trochę rozpoczęliśmy wojen i rozpoczęliśmy wojnę przeciwko Rosji. I przez pewien czas miałem pewien taki genialny pomysł, który mi tylko w głowie padł i dobrze, że tylko w głowie padł i to nie wykonałem, żeby zmienić sobie już na zmechanizowane, bo tutaj mamy taką ilość, że raczej byśmy sobie poradzili, ale później takie... W sumie to by zatrzymało naszą ofensywę. Więc postanowiłem, że lepiej tego nie robić. I tak, nasza ofensywa dalej leci dzięki temu, że udało mi się... No akurat nie widzieliście tego, ale kolejną armię wystawić, więc to jest akurat fajne. I jak sami widzicie, pokonaliśmy Szwecję, którą trzeba pokonać. I realnie, że tak powiem... Nie jest aż takie trudne ją pokonać, ale... Się połączyły te fronty? Wow, pierwszy raz to widzę. Wow. Jak sami widzicie, też dużo mamy celów narodowych, ale niestety drzewko Polski na Kaiserreduxie jest takie, że po pewnym czasie dostajemy te w sumie niepotrzebne rzeczy. To jest to po drugiej stronie. Te niepotrzebne rzeczy... No i jakoś tam idzie nam. Więc tak, tutaj oczywiście dzięki temu, że dostaliśmy wsparcie od innej armii, no to możemy iść do przodu. Tutaj mamy też jakieś bonusy. Ej, wreszcie, top table ma. Nice. A ten, wow, wreszcie, Logistic Wizard. Logistic Wizard to jest najlepsza rzecz, którą można osiągnąć w grze. Ogólnie jest... Teraz się zorientowałem, że żadnych bonusów nie dostaliśmy takich, wiecie, że z... Za chwilę pokażę, co chodzi. Z tego w ogóle żadnych bonusów nie włączyłem zbytnio. Więc hehehech. A w międzyczasie oczywiście tutaj przejmujemy. No nie powiem, trochę będzie to urzające, bo znowu robimy to samo. Ale za to... No Rosja pada powoli. No trzeba do tego dodać powoli. Bo niestety, ale... Aż tak fajnie to nam nie idzie. Ale to weźmy sobie. Dobra, na szczęście tutaj komuniści oczywiście sobie jakoś coś porobią. Moskwa w ogóle jest zdemilitaryzowanym regionem? What? Znaczy się z jednej strony fajnie, z drugiej strony nie. Ale okej. Okay. Nie wiem, co oni zrobili, że jest tak. To po prostu powoduje, że nic nie mogę zrobić. Mogę okrążyć Moskwę. A nie, już w sumie zdobyliśmy Moskwę, więc co ja mówię. Okej, więc tutaj mamy oczywiście część dywizji, którą bardzo chętnie bym wysłał im rozkaz, żeby atakowali. Więc przejmijcie tutaj i przejmijcie też porty. No nie wiem, bo to są normalne dywizje, one wszystko mają, nie wiem dlaczego. Nie chciałbym się to zrobić. Okej, co nam się ulepszyło? Że... A, to. W sumie mogłem się zorientować. Okej. Może rakiet artylerii będziemy robić. W sumie moglibyśmy zacząć ją produkować. Jeżeli chodzi o naszą produkcję, to jak sami widzicie, już mamy czołgi. Więc realnie to trzeba byłoby zrobić, to... ulepszyć nasze dywizje. Typowy template, znacie go z innych serii, do tego polecam oglądać inne serie. Ok, i tutaj damy zmechanizowane, mamy wystarczająco. Tak, anti-air to sobie zmieńmy na tych. Maintenance oczywiście, artillery i anti-tank. I coś takiego to jest zawsze pomoc w walce. A po wojnie po prostu zmienimy sobie na lepsze, jeżeli chodzi o zmechanizowane. I w głównej mierze taki jest mój plan. Też zacząłem produkować tutaj część nowych samolotów, więc
Może być ciekawie. Tutaj widzę, że powinniśmy sobie nieco popchnąć. Marines. Dywizje Marines zawsze są śmieszne, że AI potrafi wysłać po prostu gdzieś świat i one są nawet dobre, tylko że trochę śmieszne, że tak można je spotkać. Okej, myślę, że będzie najlepiej, jeżeli więcej zmechanizowanej zrobimy. Mamy oczywiście problemy z tymi zapasami, ale powinniśmy sobie poradzić. Teraz musimy tylko sobie tymi poradzić. Oraz też, jeżeli oni są w tutaj. O nie, to ten gościu. Szczerze na... A, jest ten. To znaczy, że to jest taki mega radykalny. Okej, mamy trzy dywizje. Ślemy je tutaj. Dlaczego się nam... Chciałem takie... Ej, dlaczego nam się to nie dzieje, a później takie wcisnąłem to po prostu. Czegoś nam brakuje. Tak, włączyła się nam muzyka rosyjska, bo atakujemy Rosję. To jest typowy hoj. Okej, kolejny generał. I wysyłam go. Co ty możesz dla nas zrobić? Realnie nic, ale tyle możesz wystarczająco teraz. Okej. Ktoś przeciwko nam stoi. Ale kto? Nie wiem. Żadnych papetów nie mamy. Wydaje mi się, że dosłownie ci atakują nas od tyłu. O, jakieś arta czy co? A jakieś dobre dywizje tutaj są. No, masz los. Ale przyjmijcie to, bo nie już wkurzę, że oni ciągle uciekają. Oni ciągle kółka wokół nas robią. O, o, może się już wreszcie nam uda tutaj popchnąć. Co? O, jest, udało się. Już się nie wycofują. A, jakoś tutaj ich atakujemy. Oczywiście jest mnóstwo jakichś dywizji, tylko że nas to zbytnio nie obchodzi. Oraz też brakuje nam czegoś. Czego nam brakuje? Artylerii? Wow. Pomyśleć, że nam brakuje artylerii. Czegoś, co mamy wszędzie. Okej. Teraz widzę, że trochę hoja już laguje. Zróbmy to niepotrzebną rzecz. Azerbejdżan postanowił, że nie będzie nas z nami walczył. Chyba postanowili w ogóle. Znaczy nie mają taki cel narodowy, on jest nawet fajny, więc jakoś nie narzekam zbytnio. Moskwa już nie jest zdemilitaryzowana. No, możemy to puścić. I możemy dalej to robić. Spymaster też trochę pomoże. A w ogóle szpiegów nie wysyłaliśmy, więc może do Teheranu coś wyślemy. Coś tutaj też można powysyłać. Tak, Syberię będziecie badać. Dobra, wojna, że tak powiem, jest... trochę nudna.
ale musimy ją dokończyć. Taki minus tej wojny. Pytanie jest takie, dlaczego oni stoją na jeziorze. Dobra, w sumie możecie dać mega agresywne. Zapomniałem, żeby dać im to. Cały czas szli na tym. A wiadomo, że będą wolno iść na tym. Tutaj jakieś czołgi są, widzę. Jak tam teraz artyleria? Już mamy na plus jej produkcję. No nie dziwię się, trochę... dopustowaliśmy ją. A teraz mamy problem z natury otaki. Że aluminium nam brakuje. Okej, Norwegia padła. Tutaj w sumie mają nieco, ale nie aż tak dużo. Jak tam ruskie? Ruskie jeszcze długa droga przed nimi. Tutaj Teheran też pada. Ci to w ogóle nic nie zrobili. O, tutaj. O, ma silos Pasztunisa. No oni. Co im się stało, że oni się zamienili w tych. Co to jest? Popular patriotyzm. Ciekawe. Odbudujemy Gdańsk. To jest. Coś, co, że tak powiem, nigdy się nie spodziewałem, że będziemy musieli robić. I Iran jakoś idzie. Nie mamy tego? No, róbcie dalej. Okej, rakiet artylerii. W sumie moglibyśmy sobie zmienić to, ale jak mówiłem, jesteśmy w trakcie wojny. Możemy sobie więcej czołgów porobić. Tutaj zauważyłem, że nam się skończyło. O! No i Niemcy mają najlepsze drogi. No, jeszcze w Turcji damy. Też im się należy. I okej. Tutaj też rzeczy. No nie powiem, już w badaniach jesteśmy w miarę okej. Tutaj widzę, że część czołgów wysłali i naprawdę uda nam się je pokonać. Tak, wybudowaliśmy w Gdańsku, teraz możemy tutaj wybudować. Jak to wygląda w Iranie? No powoli atakujemy. Tutaj widzę, że część dywizji niepotrzebnie stoi. Naprawdę, to jest bardzo interesujące, kiedy się patrzy, jak po prostu idzie do przodu i nic nie trzeba robić. Znaczy, w sumie mógłbym zawsze wysłać samoloty moje na dalsze lotniska. No i dzięki temu mamy lepiej. No i tak to mało co zmienia. Rane przy tej produkcji. I no jak mówiłem, po tej wojnie po prostu będziemy nasze zapasy
zmieniać, żeby je ulepszyć. Co się stało w ogóle w tym? Ła, masi los, co oni tam porobili na Półwyspie Iberyjskim? Nowa marynarka polska. Jakby to jeszcze była Polska. My tutaj w ogóle mamy claima? Nie, nie wiem ile mamy jeszcze claimów. Mamy tutaj claima, tutaj. Mamy sporo claimów, właśnie o to chodzi. Mamy w sumie na Bliskim Wschodzie claimy. Czyli będziemy mogli coś, że tak powiem, wyswobodzić. Na pewno to trzeba będzie zaatakować, bo tak się w sumie stało i nic tutaj nie robimy. Jak wygląda to na górze? W sumie stoimy i nic nie robimy, więc tutaj zaatakujcie. A wy tutaj przyjdźcie i zajmijcie się tymi. Nie będzie aż takie trudne. Okej. Wow, embargo. Nic nowego. O, patrz, tu Nissan wypowiedział wojnę Iranowi. O, i okrążyliśmy ich. Nice. Dobra, ale dajcie wreszcie, kończcie to, ja naprawdę mam tutaj... i patrz, tu... patrz, tu Nissan w sumie jest tutaj. W sumie mają tutaj kory. Nie powiem, my też mamy kory. Ale na was kory? Nie, nie mam. Patrz, tu Nissan to jakiś region taki? Nie wiem w sumie. Po prostu się tak nazywają. Mają flagę z arabskimi znaczkami. Okej, okay, najlepsza armata. Tylko 4000 mamy. Lepiej niż wcześniej. Coś tutaj mamy? Możemy zrobić dalej to. No, przydałoby się mieć nieco. I chyba jeden z naszych gości umarł. No słabo, ale bywa. No, jak to wygląda? No to musimy poczekać sobie jeszcze chwilkę, bo są już prawie przy kapitulacji. Z drugiej strony ledwo co nam pomogli. Tutaj możemy już powiedzieć wojnę. Wow, myślałem, że więcej oporu zrobią, ale jednak nie. I czy coś tutaj jest takiego? Szczerze powiem, możemy wejść tutaj. Okej. To chyba są jedne z ostatnich celów. Okej, lepszy rosomak. To nie, chyba był nie, to nie jest rosomak, czyli... I się nigdy nie dowiem. Pas, pas, pas. Pierwsze. Całą marynarkę trzeba wsiąść. Wszystko, co oni mają. Nawet Armenia miała? A tak, bo była mega Armenią. Okej, okay. I tak po kolei. Norwegia nasza, Szwecja nasza. To trzeba jeszcze podzielić. Armenia nasza. Iran nasz. I teraz tak. Ile my mamy korów, a ile oni? Znaczy się, im damy wszystkie kory, które nie są nasze.
Okej, okay, tyle to jest nasze kory. Więc resztę oddamy im. I teraz się zaczyna najlepszy, ponieważ tutaj jeszcze Afganistan ma. Okej, okay. Teraz Pasztunistan. Tyle mają. Okej, okay, pięknie, im granice wyszły. Mi się podobają. Ale teraz my jeszcze weźmiemy o tyle. Confirm. No i trochę mamy, nie powiem. Okej, okay, jeszcze oni. Oni też mają marynarkę? Nice. Okej, okay, więc jeżeli chodzi o to, to my w sumie zdobyliśmy już część, że tak powiem, wschodnią naszej Europy. Ej, teraz uważam, że to jest oryginalna kolor polski. Wow. Więc tak, w następnym odcinku w sumie szybko go zaczniemy, dlatego że tak powiem, jak to ująć w najprostszych słowach, możemy robić furgole w 10 dni, więc to nie ma zbytnio znaczenia. Jeżeli oni nas zaatakują lub coś takiego, no to wiadomo, że możemy z łatwością sobie poradzić z nimi. Tutaj widzę, że jakoś im tutaj wojna idzie. My oczywiście będziemy musieli ich zaatakować, bo mamy na nich kory. W ogóle ile państw jeszcze, że tak powiem? Ich też mamy kory? Wow. Mamy jeszcze na Ameryce kory. Kolumbii mamy? I to może przez to, że nie. No, tutaj trochę mamy. Dobra, poszukamy jeszcze, gdzie mamy. Ale na pewno tutaj będziemy musieli zaatakować. No, tych to wiadomo. No, ale na tym kończę. W następnym odcinku po prostu już będę mieć przygotowane wszystkie armie do ataku. Więc był z wami Trehol. No to, cześć.